Nie róbcie tego w domu. Najlepiej w ogóle tego nie róbcie. I najlepiej nie róbcie nic. Dobrze, dziękuję. Hej, siemanko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Natural. Dzisiaj robimy coś bardzo, bardzo fajnego, co widziałem ostatnio na YouTubie. Arbuz, gumki recepturki. Słyszałem, że jak nałożymy sporą ilość gumek recepturek na arbuza, to on się powinien rozwalić w pół. Także chciałem to przetestować i zrobimy to w sumie razem. Możecie zadać łapkę w górę i komentarz, co mógłbym zrobić w następnym filmiku. Ale dobra, ziomeczki, mamy tak dużo gumek recepturek, że to musi się udać. Mam nadzieję, że się uda, bo jeśli to się nie uda, to rozwalę sobie tego arbuza na głowie, ale mam nadzieję, że się uda. Trzymajcie kciuki i zaczynajmy. Dobrze, to jest go. Wysypię sobie te gumki, żeby było łatwiej. Specjalnie kupiłem dwa pudełka tych gumek, żeby mi się udało. Zobaczymy. Będziemy nakładać dwie na raz, żeby było jak najszybciej. Tych gumek jest tak dużo tu, że to musi się udać. Patrz. Mam nadzieję, że nie pęknie i mi w oko nie trafi. Te gumki niektóre pękają, ale myślę, że powinno być ok. Chyba nie wiem, na tych gumek trzeba tak naprawdę to nałożyć. Są niektóre większe, są niektóre mniejsze. Boję się, że mi w oko pęknie. Będzie lipa. Czy wy to widzicie? On nie chce pęknąć. Nie chce pęknąć. Zrobił się mniejszy, ale nie chce pęknąć. Po nałożeniu wszystkich gumek rozwalam go. Normalnie go rozwalam tym, nie? Głową. Bo ty, aż mi skóra z palca zeszła, nie? Ja nie mogę tej. Pozdro. No pękaj, pękaj! Pękaj, przyjacielu. Pękaj, pękaj. Nie no, nie wierzę, że tyle gumek nałożyłem. 20 minut gumki nakładałem i nie pęka tej. No nie, to nie jest złe jaj, co wam powiem. I powiem tak. Niestety nasz super eksperyment. O kurde. One hour later. Samo nie pęknie, ale mam nadzieję, że jak walniemy w to raz, to pęknie. Jesteście gotowi? Dobra. Ja. O! To z... O! Aha. Pozdro. No to niezłe jajca. No to niezłe jajca. Chcecie zobaczyć mój pokój teraz? Powiem wam, ziomeczki. Patrzcie. Nie róbcie tego w domu. Najlepiej w ogóle tego nie róbcie i najlepiej nie róbcie nic. Dobrze, dziękuję.